Afera od rana, słuchajcie. Afera. Dzień dobry. Ewka zjadła i chwilę jej nie było. Taka afera się rozkręciła. No a wtedy Ewa, żeby uspokoić to, jak się kładzie, to łapką tak, wiecie, tak łapką tak delikatnie przesuwa do siebie dzieciaka. No co ty tak się aferujesz? Już wszystko dobrze, no. Leżymy sobie na ciepłym kocyku. Co prawda nie ma takiej potrzeby, bo nie jest wcale zimno, ale idzie nasz chłopak, który ma oczka otwarte. Zobaczcie, oczka otwarte. No. Zobaczcie, co nas przywitało dzisiaj. No ale już się wiedziałam, że mam się tego spodziewać, bo zapowiadali śnieg dzisiaj, więc proszę bardzo. Na załączonym obrazku wszystko widać i ja nie mogę. Ale śnieżyca. No to mamy z powrotem zimę. Dzień dobry kochani, witajcie w ten śnieżny dzień, ale jest naprawdę śnieżyca. Dzisiaj postanowiłam, że może troszeczkę się pomaluję, ale tak wiecie, tylko po domu, tak żeby może coś ze sobą zrobić. Wcześniej użyłam, ja dostaję od mamy czasami takie, mama tam zbiera, bo dostaję z apteki często takie próbki różnych kremów i tutaj już taki miałam, to zużyłam i teraz sobie wzięłam, słuchajcie, mam taki, to jest serum przeciwzmarszczkowy do twarzy, szyi i dekoltu z ziai i mam jeszcze pod oczy taki przeciwstarzeniowy anti-aging, to sobie dziękuję. Tak, bo zaraz będę czyścić kuwety. Sobie użyję. Ja zużywam te próbki, bo słuchajcie, praktycznie są normalne kremy. Teraz mam jeszcze też pod prysznicem takie mydła pod prysznic. Słuchajcie, też z ziai. Jakaś taka nowość. No to są fajne rzeczy. Ja zawsze sobie używam. Mama mi daje, sobie zużywam. Można zawsze jakichś takich nowych rzeczy popróbować. A że teraz od naprawdę tej temperatury w domu ja mam taką skórę, słuchajcie, jakbyście mi naprawdę naciągali, a ja mam skórę bardziej tłustą, więc u mnie efekt taki wywołać, żeby skóra mi się ściągała, tak, żeby tak była sucha, to nie jest łatwo, więc no ale teraz jak ja w takich temperaturach siedzę, kaloryfery dają czadu, jaka śnieżyca. Tak, Karol, no mówię ci, co tu się wyprawia, to jest po prostu szok. Ale ten krem ma fajną konsystencję. Ten nie krem, tylko serum. I ładny zapach. No, zaraz sobie tylko jakoś tam... Wiecie, postanowiłam, że sobie dzisiaj użyję tą... jak to się mówi? Mówcie. Tą paletkę taką z kalendarza. Bo jeszcze nie używałam jej, tylko jednego cienia tam praktycznie użyłam. Więc sobie dzisiaj użyję. A tam troszeczkę tylko. Tak, żeby się poczuć, wiecie, może trochę lepiej, nie? Że jakbym ciągle, wiecie, dopiero co z łóżka wstała. No, także dobrze, że wczoraj poszliśmy trochę w ogrodzie, zrobiliśmy, bo była taka naprawdę ładna pogoda, już tak pachniało, wiecie, wiosną. No, ale jak widać, to słońce wskazywało tylko na mróz. Więc dzisiaj kierowcy też muszą uważać, bo będzie naprawdę
niebezpiecznie. No. Także dobrze mi to zrobi. To słuchajcie, jak sobie tak tą skórę nawilżę, bo czasami w ogóle nie potrzebuję i nie mam takiego uczucia, ale teraz mówię wam to przez te kaloryfery. Wiecie, ja siedzę w 20 paru stopniach, ale muszę jeszcze parę dni, dopóki kotki są takie małe. A w ogóle ja wolę ciepło niż zimno, tak wam powiem, ale ogólnie rzecz biorąc, wezmę sobie tą bazę pod cienie. Ja wolę ciepło, ale też nie tak, że wiecie, bez przesady, nie? No, ale kotki muszą mieć ciepło. Kotki muszą mieć ciepło, a Ewa już mi zaczyna, słuchajcie, wychodzić z pokoju. Ja ją trochę wypuszczam, ale ona tak, wiecie, tylko chwilę obok do sypialni i z powrotem, nie? Tak, bo ona cały czas, jak usłyszy małe, mam drzwi jej otwarte, żeby mogła sobie tak pochodzić. Resztę kotów mam pochowanych, bo boję się, żeby mogła zaatakować, bo takie jest duże prawdopodobieństwo, że gdzieś tam, wiecie, chce jej się wyjść, no bo ile można siedzieć w tym samym miejscu, ale z drugiej strony w obronie przed małymi, nawet gdyby nie musiała bronić, to boję się, żeby mogła zaatakować, a no tego bym nie chciała. Więc tak. Dobra, wezmę sobie te cienie. O, widzicie, tylko ten użyłam troszeczkę i ten. To są te cienie z kalendarza adwentowego. I może sobie zacznę od takiej jasnej bazy. Dzisiaj na obiad będą odsmażane ziemniaki i to mięso. I zjemy już do końca, mam nadzieję, bo tego tyle nakupowałam. Wiecie, z myślą o Sylwestrze, nie? Że tam na drugi dzień czy coś, na pierwsze święto, ale jeszcze tyle jedzenia nam pozostawało Sylwestra, pomimo tego, że wiecie, porozdawałam. Że no po prostu ciężko to wszystko zjeść, no ale damy radę. Damy radę, damy radę. Co by tutaj wykombinować, bo tutaj jest taki wybór, ale też bym chciała troszeczkę, żeby mi się coś odznaczało. Wezmę ten taki ciemny brązowy. Nic skomplikowanego, po prostu coś tam, żeby było, coś tam, żeby się działo. No i tak to jest, moi drodzy, że teraz moje dni, jeszcze kilka dni, będą tak wyglądać właśnie, że no nie mam nawet za bardzo co gotować. Sałatkę bym chciała zrobić z rozszponki, bo cały czas nie zrobiłam. Ale no, mam jeszcze tyle tego jedzenia, że ja nie chcę po prostu, wiecie, gotować na siłę. No bo co ja będę gotować na siłę? Jak jeszcze mamy jedzenie, ale w sumie tą sałatkę bym zrobiła. Może jakoś, nie wiem, czy dzisiaj mi się uda, może dzisiaj, a może jutro.
Tak sobie tylko. Ten cień jest taki fajny. Jaśniutki. Z jednej strony cieszę się, że mam małe teraz, bo wiecie, jakbym miała wiosną, to czy tam latem, no to bym musiała siedzieć z nimi w domu. A tak już będą, wiecie, odchowane. I będę mogła być na dworze, a tak bym musiała. Nawet jakbym chciała coś robić na dworze, a na pewno bym chciała, bo wiecie, ile mamy do zrobienia, opowiadałam wam. No to zawsze bym gdzieś tam musiała przybiegać do domu i pilnować, nie? No. A tak, już wiosną pójdą do nowych domków, maluchy. Także. Także nie ma tego złego. No. Dobra, więcej kombinować nie będę. Tak mi się wydaje, że jest ok. Jeszcze tylko sobie tutaj na dolnej powiecie coś tam zrobię. A, to takie. Ale fajna jest ta paletka, taka naturalna, ale też wystrzałowa. Takie połączenie. Sobie jeszcze tutaj dam tego brązowego, tego jaśniejszego może. Aha, jeszcze muszę tą zupę buraczkową zrobić. Jej, ja wczoraj nie miałam czasu w ogóle. Dobrze, że już te buraki mam ugotowane, to tylko ziemniaki ugotuję. Wiecie, w sensie wywar. No właśnie, właśnie. Całkiem o tym zapomniałam. To muszę zrobić na pewno dzisiaj. No. Patrzcie, naprawdę bardzo ładna jest ta paletka. Taka niepozorna, niby nic, a jednak fajna. Wiecie co? Tutaj mam tą ochronną pomadkę. Ja sobie ją wezmę też z kalendarza. Mówię wam, jestem tak wysuszona, że szok. No i oczywiście tusz z kalendarza. Wszystko z kalendarza. Ale podobają mi się te produkty, wiecie? To jest najważniejsze. Bo jakby mi się nie podobały, to by było gorzej. No. Dzisiaj mamy czwartek. Myślę, że do niedzieli będę spała z maluchami i z Ewą w pokoju, a potem się już przeniosę do sypialni. Zresztą tylko tyle, że tam, że po prostu moje sypialniane łóżko jest dla mnie wygodniejsze. Ale jakoś tak nie ma dla mnie jakiejś totalnej różnicy kosmicznej, więc nie jest to dla mnie jakimś problemem, żeby tam spać. No tylko, że na przykład dzisiaj też miałam o 4 i o 5 pobudkę, nie? Bo małe zaczęły krzyczeć, bo im coś tam nie pasowało. No i wtedy ja też jestem na równych nogach. Co ja tu mam? No, także tak to wygląda. Tak ja sobie o coś zrobiłam, tylko nic wielkiego, nic takiego. Nie wiem, tutaj jestem jakaś taka blada w tym telefonie. Może dlatego, że też światło na mnie pada z okna. Sobie zrobię jeszcze jakieś tam poliki, nie? Takie zdrowsze. No i też te
Zawsze te bronzery i te róże też w aparatach, w telefonach wyglądają na bardziej zrobione, bo cera się wydaje, że jest bardziej blada i dlatego to się wydaje, że jest ciemniejsze, a tak naprawdę tak nie jest. Ale to ja już wiem i ten, kto nagrywa, to też wie, że tak jest. No i fajnie, od razu jakoś tak, nie wiem, bardziej jak człowiek. Mam dzisiaj, wiecie co? Nie wiem, o co tu chodzi, że mi tak wszystko tu wystaje z każdej strony. Powiem wam, że podoba mi się teraz ten kolor włosów. Jest taki, nie wiem, może mi dodaje lat, może bardziej poważny niż brąz, taki może, nie wiem, ale jakoś tak. Współgra mi w ogóle ze mną, no. Brąz też, ale ten taki z takim dodatkiem czegoś mi się jakoś aktualnie bardziej podoba. No dobra, to te kremiki jeszcze sobie zostawię na jutro. No, włosy mam jakie mam, ale nie jest jeszcze źle. Będą wieczorem do mycia. No, także co, kochani? Ja nie wiem, wiecie co, tak się jakoś cieszę. Fajnie ten rok się rozpoczął. Tak niektórzy mówią, że jakieś ma plany na ten rok. Mówią wszyscy o planach, o postanowieniach, o jakichś takich założeniach swoich. A ja nie. W ogóle nie miałam planów, bo wiecie, to ciężko jest coś planować w takiej sytuacji, kiedy wiecie, ja jestem jak gdyby, ja mogę sobie coś tam zaplanować, ale życie jest życiem i natura jest naturą i ja nie mogę założyć wszystkiego, tak? Bo, o widzicie, takie jest dobrze jeszcze. Nie mogę założyć wszystkiego, bo mogę sobie zaplanować, o w tym miesiącu urodzi ta kotka, a w tym miesiącu urodzi ta i będzie to, 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 to. A jak mi nie zajdzie w ciążę, a jak mi nie urodzi, i to wiecie, to nie są takie plany. Trzeba mieć jakiś tam oczywiście plan, tak zwany plan hodowlany, ale nie wszystko ode mnie zależy i to trzeba mieć na uwadze. Także ja się cieszę, że nie planując do końca, nie robiąc wielkich planów, mając gdzieś, wiecie, z tyłu głowy nadzieję. Cieszę się, że się udało, że Ewka zaszła w ciążę, że urodziła, że wiecie, że są te małe kociaki i fajnie, cieszę się, że weszliśmy w taki sposób w nowy rok praktycznie. To był chyba no, najlepszy prezent na nowy rok, jaki mogłam sobie wymarzyć i pewnie Artur też. On tam, wiecie, udaje twardziela tego, no, a przychodzi... Puka do pokoju, do mnie i do Ewki i mogę popatrzeć i tak siedzi na łóżku i tak patrzy w ten koniec, nie? I tak patrzy i ojeju, jeju, jakiś kotek się odezwie, ojeju, jeju, ojeju, jeju. No, także to faceci tam, wiecie, oni udają takich twardzieli, ale jak one podrosną, bo on teraz się boi je dotykać i w ogóle brać na ręce, żeby krzywdy nie zrobić, ale jak one podrosną, jak już będą takie, wiecie, miesiąc, półtora miesiąca, co to będą fikać, latać do zabawy, o, to Artur przepadnie po prostu, przepadnie, ja go znam i wiem, że on przepadnie. Także ja tam za dużo bawić się nie będę miała okazji, podejrzewam. Jedyne, co go może no, powstrzymywać, to brak czasu, ale wiem, że się też bardzo cieszy i no i to jest takie fajne. O, słyszę, już awantura. Dobra, idę tam zajrzeć i idę później ogarniać i może uda mi się zrobić tą sałatkę. Zobaczymy. No, także tak, takie oczka mi wyszły. Tu mam może trochę... Nie, tutaj też mam tak samo, tylko że to światło tak mi tutaj pada. Po prostu lepiej z tej strony widać. Zawsze mi to oko lepiej widać, bo tutaj
Mam, nie wiem, jak mam to powiedzieć. Mam troszeczkę bardziej opadającą powiekę, ale też ja z tej strony po prostu aparat nagrywa. Z tej strony mam kamerę i po prostu tutaj zawsze to tak wygląda, albo jakby było za jasno, albo coś tam krzywo. Nie. Po prostu tak jest. Jakbym miała aparat. O. Czekajcie. W ten sposób to widzicie, że z tej strony leci. Jak mam aparat odwrócony i kamerka jest z tej strony. I teraz tutaj widać, jakby było, wiecie, coś nie tak, inaczej. A to po prostu kamerka przekłamuje, także. No. Także widzicie. Dobra, lecę. No słuchajcie, przez to, że jest tak, wiecie, jakby to powiedzieć, no ciemno na dworze, no bo śnieg pada, niebo jest takie zachmurzone, no to w pokoju też mamy dość ciemno. No i tutaj jest, no takie są warunki do nagrywania. No ale coś tam widać, nie? No. Także widzicie. Mamy, nie wiem, tutaj czy trzecie śniadanie, czy to już obiad. W każdym razie posiłek. Posiłek mamy. Fioletowa dziewczynka właśnie otworzyła oczka dzisiaj. Także jeszcze nam czerwona dziewczynka została. Chłopak był pierwszy. Ewa mówi, chodź tu bliżej, bo widzisz, że nie możesz dosięgnąć. Chodź tu bliżej. A ja już gubiłam się. Co Ewa? Zgubiła się, nie? No. Aha, walka o cycka środkowego, no jak zwykle. Jak zwykle. No i człowiek by chciał iść coś porobić, coś posprzątać, a jest taki rozbity, bo tutaj takie widoki, tutaj bym mogła się cały czas. No ale nic. Posprzątałam kuwety. No, śpią teraz, zjadły i śpią. No to nic, to teraz pójdę, wstawię pralkę, bo wczoraj wyprałam pralkę, tam ręczniki wyprałam, takie ciemne, szare. A mam jeszcze sporo do wyprania. Jeden kocyk też muszę wyprać. No i nasze ciuchy muszę wyprać. Także mam sporo do wyprania. No, także idę. Idę na dół do pralni, do suszarni. A najchętniej to bym w ogóle poszła spać. Taka jestem. I to chyba też przez to, że to niebo jest takie. Śnieg pruszył. No. No. Dobra. Koniec tego oglądania, idę robić, robić, bo normalnie samo się nie chce nic zrobić, nic. I co, jest pan zadowolony? Myszka ma krótką rękę i nie może objąć, no to jest, widzicie, kamerzysta, no taki, można powiedzieć, trochę ułomny, bo to no. Ręka krótka. Proszę o informację, telefon, czy jest pan taki zadowolony z tego, co na głowie się no ja jakoś specjalnie, tak jak już wcześniej mówiłem, myszce nie będę się tu wychylał nigdzie, jakoś po salonach mnie nie będą też na pewno tam, jak to się mówi? Pokazywać? W pudelku nie będziesz? Nie będą mnie... No ale ładnie? No dobra, nie będą mnie pokazywać. Ładnie? Nie będzie tak. Chciałem takiego słowa użyć dyplomatycznego. Czy ale ładnie, 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 widzicie. No. Kolory jak Sex Missy, tutaj jest co prawda taki mały schodek. Ale jest okej, okay, ogólnie nigdy mówię, nigdy nie będę czapkę się. I tak nigdzie się nie będę specjalnie pokazywał. Nie będą mną tam ozdabiać żadnych jakichś pomieszczeń. No, nie będę tak na szybko atrakcją. Wiecie, bo w ogóle bo jest opieką, oświetlenie. Między bo jest opieką a gotowaniem. Jest oświetlenie już można powiedzieć, no
sztuczna i trzeba wykorzystać już ten czas. No. A Artur miał iść do ptaszków. Już słuchajcie, od kilku dni mu mówię, przypominam, żeby poszedł nakarmić ptaszki, a dzisiaj spadł śnieg. Pójdziesz w końcu nakarmić te ptaszki? Tak, pójdę teraz. Tak, już teraz powiedz musowo. Tu wszystkich oficjalnie. Musowo pójdę, ptaszki. No. Teraz się obierzesz i pójdziesz, tak? Tak, no. A jeszcze muszę wam coś jeszcze wcześniej pokazać. Uważaj, bo wszystko ci spadnie. Dzisiaj z rana, patrzcie, byłem ranny. No, jestem. Lejla, Artur brał Lejlę na ręce i niechcąco ona tylnymi pazurkami, bo tak no niechcąco. Jestem ranny. Załatwiła. Jakiś będzie... To za karę za to, że do ptaszków nie poszedłeś. Będzie jakiś dodatek kotowy, czy jakiś coś... Jakiś, nie wiem, kombatant, to kombatantów się zapisuje. Czekaj, bo jeszcze muszę cię ten... Od kotów. Umieć. Zamknij oczy. O, eksponować. To miało być to słowo takie. To słowo miało być. No nie będą mnie eksponować nigdzie. Cześć. Jak tam? Życie upływa. Podobało się mycie uszu, Lejla? Podobało się mycie uszków dzisiaj? Nie lubimy. Nie lubimy, ale musimy. Musimy dbać. Się tak nie ciesz, bo zaraz będą ząbki, także wiesz. No, widzicie, tak wygląda, ładnie mnie myszka ostrzygła. Jest już, no, powiem wam, no, późnafo. Ale zobaczcie, zaraz będę wchodził. Co tu, pół czaszki nie ma? Chciałem wam powiedzieć, słuchajcie, bardzo ładnie myszko mnie ostrzygła, co? Mamy jakąś nagrodę dla myszy? Byś spróbował powiedzieć, że nie. Mamy jakąś nagrodę? Dla myszy, będzie? Mysza zmywa podłogę. No. Ogólnie to wam chciałem się pokazać, zobaczcie, no co? Patrz co robisz! O cholera. Wyjdź mi stąd! No ale to trzeba było powiedzieć, zanim zacząłem nagrywać. W ogóle, gdzie ty w tych klapkach chodzisz? Że proszę mnie opuścić teren. Co ty w brudnych klapkach chodzisz? No, prawicie. Najpierw mi tu tego gitarę, że mam pochwalić, to chwalę. A w ogóle to, słuchajcie, ostatnio było ciepło bardzo. No naprawdę było tak ciepło. Że aż kurczę... Że aż szok. No, naprawdę. Zima, taka zima, to mi się podoba. To ja mogę taką zimę zimować cały czas. Nie będę miał nic przeciwko. Ale teraz zakręciliśmy, no pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz w życiu miało zjawisko u nas. No ale dlatego grzejesz, bo małe są. No ale miało zjawisko zakręcenia kaloryferów. No, zakręciliśmy kaloryfery, no tak ciepło było. Co raczej nam się nie zdarza. Pierwszy raz w życiu zdarzyło nam się, o tu mam podpórkę. No pierwszy raz w życiu zdarzyło się nam zakręcić kaloryfery. Także nie mogę wyrobić. Nie mogę się dostosować ogólnie jeśli chodzi o przebywanie na dworzu, nie? Bo ciągle mi było za ciepło, to za zimno. Bo jak w kolei, no, z kolei w t-shircie. Z kolei w t-shircie to jest, wiecie. Nie mogłem się dostosować ogólnie do temperatur. Nie wiem już jak się ubierać, czy w kurtkach takich, no bo naprawdę, nie? No bo nawet w bluzie tobie za ciepło było. No, a wiecie, a jak się... A drugiego dnia zobaczcie, dzisiaj mróz od razu. Jednego dnia wiosna, drugiego dnia mróz. A dodatkowo ja to jeszcze jak na przykład przebywam bardzo długo na dworzu i wiecie jaki to jest odjazd? I wtedy jak bardzo długo, na przykład, no nie wiem, no tam z 5-6 godzin przebywacie na dworzu i później wchodzicie do ciepłego, nie? Przyjeżdżacie. Kurczę! Co to jest w ogóle? Co to za odpał? Taki, rozumiecie to? No kurczę, jak jest zimno, powiem wam zimno, w jakimś tam stopniu, a nawet w dużym stopniu, to taka nowa mowa, konserwuje. Człowiek nie czuje takiego zmęczenia jakiegoś, nie? A wchodzi się do ciepłego i odpał. No, dobra, to już wygaduję na bysaka. I normalnie jest odpał. Wchodzi się do ciepłego i sztywny. Moje klapki są takie brudne, nogi mam takie brudne. No, ale teraz już chyba co, odkręcimy chyba kaloryfer, czy nie? Ale tutaj? No. Nie trzeba. Nie? Nie, jest za ciepło. No widzicie. Ja na krótkim wszystkim... A też specjalnie jakoś, no, nie grzejemy, nie? Właśnie, jak, kochani, u was kształtuje się sytuacja z ogrzewaniem?
Przepraszam, Artur tak... zawsze o to ogrzewanie pyta. No pewnie to bardzo ciekawi, mnie to tak... Obsesja. No mnie to tak naprawdę ciekawi to ogrzewanie, jak ciepło macie, zimno, ostro grzejecie, jak te rachunki, bo to teraz aktualny temat bardzo, ten gazowy. Temat gazowy. No aktualny bardzo. No jak wy tam dajecie sobie radę z tym wszystkim? Ciężko jest u was, czy lekko? Dzisiaj taki ze mną, patrzcie. Dzisiaj ze mną taki tutaj odpał. Jak wy sobie dajecie radę? No widzowie pisali, że podwyżki strach. No właśnie, to jakby się znajdujecie w tym. A w pierony rzucam to wszystko, nie będę palił. Jo, siedzę w zimnym. Tak. Tą klapki myszka mnie wymyła, bo mówi, że brudas jest znowuż. W ogóle jak było rodzenie tych kotków, nie? To wyrzucili mnie z pokoju. No także no, tak to wyglądało, nie? Właśnie to mnie ciekawi, jak wy sobie dajecie radę w tych ciężkich czasach. My na szczęście... W tej nowej rzeczywistości. Jeszcze nie mamy żadnych rachunków. Nie mamy nic do zapłaty, także no zobaczymy. Ale w styczniu będzie, zaraz na połowie. No właśnie. Do 15. No zobaczymy, nie? Jesteście ciekawi sami, co? Jak to, co tam z tego wyjdzie? Jak to naliczą? Jak dostaniemy? Czy będzie ciężko, czy... Czy tam trzeba sprzedawać? No właśnie. Można powiedzieć, że co niektórzy, bo no ja to tak obserwuję, nie? Ale na przykład w towarzystwa budownictwa społecznego, to tam czymś nie jest wyższe, a wymagania też są duże, nie? A ogrzewanie też słyszałem, że ostro poszło w górę, nie? Także no ja nie wiem, ciekawi mnie to bardzo wszystko, jak to się wszystko rozwinie, bo to się dopiero zaczyna tak naprawdę, to koła dostanie dopiero tak po styczniu, nie? Styczeń, luty, marzec to dopiero zaczyna się coraz szybciej i już... Znowuż bilety mają być droższe na przykład. No zobaczymy. Ja to tak, widzicie, u mnie humorystycznie jest bardzo. No, ale... Ale nie ma się co śmiać. Nie ma się co śmiać. Będzie płacz i skrzytanie zęb. Także tak, ja już wytrzepałem to, co miałem wytrzepać. Te swoje prześcieradło, do którym mnie myszka przykrywała. Podłośnik to się nazywa. No, wytrzepałem. No i teraz idź do ptaszków. No, idź w końcu, bo one... Widzimy się u ptaszków. Juhu! Ptaszki! Nadchodzą. Jeszcze wam wcześniej muszę zaprezentować. Bo jak się wynosi, to się wynosi, nie? To jest piłka lekarska myszką. Myszka ćwiczyła kiedyś. Jeszcze. Jak do baletu. Na balet chodziło. Dobra, jest jeszcze. Ty długo nią ćwiczyłaś, co? No. Bardzo długo. A to są kapciuszki na madzie czekają. No, także tak to wygląda. Także ze sportów myszy, widzicie. Że też swój sprzęt wynosi na górę. Do siłowni tak zwanej. A i druga sprawa. Gaśnica. Zawsze jest obecna. Znacie przepisy przeciwpożarowe? Gaśnicę macie sprawną? To jest bardzo ważna sprawa. Gaśnica. To jest pianowa. Bo mam egzamin zrobię. Z przygotowania przeciwpożarniczego. No. I tak. I drugą mamy tą, jak ona się nazywa? Proszkową. Także tu w razie czego mysza bierze tą gaśnicę i używa, jakby coś się działo, nie? Jak się używa gaśnicę? Pierwsza szybko odpowiedź. Szybko! Mysza. No, po prostu. Dobra, mysza nic nie wie. Tego się spodziewała komisja. Także ja będę musiał też ratować, jakby co. Ale proszkowa i ta pianowa jest, nie? Tak? Pianowa? Wiecie, czy komisja się nie pomyliła? Chwilę.
Także komisja, słuchajcie, komisja się nie myliła. ABF pianowa. Będzie w razie czego używana. A już idę do ptaszków, już nie zawracam gitary. Tak to wygląda. No, zostały te takie, jakaś taka kasza, czy nie wiem. Zaraz nasypiemy. Mamy tutaj taką karmę. To jest taka karma. Ona bogata jest, widzicie. To jest karma na bogato. Myśmy tu dostali tą karmę od Marka. Jeśli Marek nas ogląda, to pozdrawiam. Marek hodował bażanty. Ale z jakiegoś powodu dał nam tą karmę. Czy hoduje, czy nie. Jak będziecie ciekawi. A co, byście zjedli bażanta? Czy jak? Czy bardziej pióra wyrwać? Także tak, dobra, lecimy dalej. Ja wsypuję. Jakby właśnie... Zobaczcie. Tutaj wsypałem. Ciach. O, ta karma, ona jest taka... Powiem wam, niebiedna. Niebiedna ta karma. O, tu ptaszki będą miały używanie. A nie jeden i bocian by tutaj dobrze się obłowił. Muszę takie ten poprawić tutaj, widzicie. Bo wrona tu przylatuje czasami, taka jedna. Złośliwa bardzo. Muszę ogrodzenie poprawić. Także mówię, bez analogii, jakichś tam skojarzeń śmiesznych. No jest co, sporo co. No tak to wygląda, widzicie. Ładnie to się prezentuje. No. Także gitarka jest ogólnie. Zaraz się zjawią. Księżyc cieniuśki. Widzicie. Mróz idzie. Podobnie się jakaś kometa, asteroida ma przelecieć tu blisko nas. Zahaczy czy nie? Jak myślicie? Jeden vlog już, nie, Artur nie nagrywa, jeden vlog za dużo popełniłeś. No tak jeszcze wam tutaj pokażę. Tu myszka, to myszka miała kiedyś tutaj, trzymała kosmetyki, nie? W ogóle jesteśmy w ogrodzie. I patrzcie, co myśla sobie wykombinowała. Cyk. I tu klamerki. Gdzie? No klamerki. Bo te klamerki, które miała, to jej się bardzo tak, no, powiem wam, psuły. Pękały. No tu ma, wymyśliła sobie. I teraz wam zadam pytanie. Powiedzcie mi, zaraz nakieruję na siebie kamerę. Zadam wam pytanie. Powiedzcie mi na jedno pytanie. Gdzie suszycie bieliznę? No, o to was chciałem zapytać. Gdzie suszycie bieliznę? Czy otwieracie okno, jak suszycie bieliznę? Bo ja się bardzo często w swojej profesji, że tak powiem, spotykam z tym, że no, ludzie po prostu nie otwierają okien. No niestety, tak to jest, nie otwierają okien. I grzyb się robi po czasie. A jak grzyb wejdzie, to jest problem. Bo u różnych ludzi różnie wchodzi. U jednego mniej, u drugiego bardziej. Ostatnio też usuwałem grzyba. Ale nie u siebie. Także, no. Taka akcja, dlatego was pytam. Czy otwieracie okno? Bardzo ważną rzeczą, sprawą i też dla naszego zdrowia i dla psychiki też, bo to jest jedno z drugim. Wietrzycie przed snem? Sobie? No się można śmiać, wiecie.
Ale no, żarty żartami, ale ja wietrzę. Ja wietrzę. Znacie mnie, wiecie jak jestem, roztrzepany, ale ja wietrzę każdego, przed snem wietrzę. Także dbam o takie sprawy, nie? No widzicie, już wróciłem. Tak wygląda sufit. O, stara budowla. Z 80 lat. No, także ja zawsze wietrzę, to też wam polecam, nie? Ogólnie też w dzień, ogólnie ja jestem taki bardzo wietrzący. No, grzyb to, powiem wam, ciężko usunąć później jest. Bo wilgoć, nie wiem czy wiecie, ale ma tendencję do przemieszczenia się w murze. I trudno naprawdę to wygonić. Oni tam pokazują, no, że tam usuwają tego grzyba, ale to jest piekielnie mozolna praca usuwanie grzyba. Usuwają tam, oglądałem czasami taki program, co ta Katarzyna Dowbor. I tam w Trymiga grzyba mają usuniętego. Raz, dwa, trzy, nie wiadomo kiedy on znika sam. Pod wpływem programu znika. Także no, to mnie ciekawi właśnie. Nie? Grzyba nie jest tak łatwo usunąć, nie? Także pamiętajcie, kochani. Bardzo źle to wpływa. I też to wam tak powiem, jak żeśmy to miejsce sobie znalazłem, jak żeśmy mieszkania kiedyś, mieszkania też, dom szukali, bardzo dużo ludzie mieli zagrzybionych mieszkań, bardzo dużo, no takie grzyby, no po prostu domy nojki, a grzyb taki, powiem wam, popękane, poniszczone, piekło na ziemi, no po prostu. Także ja spadam, oddaję głos do studia Myszce. Niech Myszko z wami porozmawia. Dobra, na razie, trzymajcie się. Kiszki takie ziemniaczane, te z boczusiem, bo jeszcze mam troszkę ziemniaków, ale już mało. Widzicie? Myszka mi zrobiła dobrze, ja zrobiłem Myszce dobrze. Zobaczcie jaka szczęśliwa. A ty mnie też ostrzygłeś? Ale udzieliło ci się. A nie, no jak ty masz moje dobre nastawienie. Ja też mam dobre. Moje nastawienie widzicie. Będziecie dziewczyny miłe dla swoich panów, panowie dla swoich pań i odwrotnie, i jeszcze odwrotnie, i jeszcze odwrotnie. No i gitarka, nie? Aha, czyli tobie to szczęście tylko ostrzyżenie? Wasze szczęście jest szczęściem naszym. Waszych kochanych. Albo i niekochanych. Nie podchodź do mnie. Wiecie, ja tak sobie myślałem, nie? Ale no taka jest prawda. Bo wiecie, jaki klimat będzie. No na przykład kiedyś było tak, że nie, się wsiadało do taksówki. Się wsiadało do taksówki i mówi, panie, szybko na dworzec. Szybko. A tym razem w tych... Panie, wolno na dworzec. A w tych realiach będzie panie szybko na dworzec, nie? A ten jedzie tam 50, albo tam 40, albo 30 prędkość. O panie, nie może pan szybciej jechać? Nie może pan szybciej jechać? Co pan? No, kiedyś było, płacę wszystkie mandaty, nie? Dobra, pan się nie martw, ja zapłacę. Teraz jakby przyszło do zapłaty. Nie wiem, odpał. No tak było, pamiętacie? Szybko na dworzec. No. Mandaty biorę na siebie. Tak, biorę mandaty na siebie.
Odpowiedz. Teraz już nikt nie weźmie mandatu na siebie. No to jest znokautowane. Słuchajcie, czytałem o kierowca karetki. Ryskę. Straszne. Ryskę zrobił. Podobnie. I długo nie będzie kierowców karetek. Zobaczycie. Będzie, no normalnie, słuchajcie, pustka na drogach. Będzie pustka na drogach. Zobaczycie, to będzie akcja dopiero. Nie, to jest naprawdę... Albo pracodawca, no bo to jest jazda, to jest... Jeszcze pieczeń została, pokaż. No. Jeszcze pieczeń mamy. A jeszcze sporo tej pieczeni. Bo jazda ma charakter dynamiczny, nie ma prawa... Nawet policja popełnia wykroczenia drogowe. No, każdy, no nie ma po prostu takiego kogoś, kto nie popełnia. A ten, kto nie popełnia... Ten, kto nie jeździ, to nie popełnia. A ten, kto nie popełnia, no słuchajcie, no... Nie znam takiego. Wy znacie? Jak ktoś się myśli, to ja. Nie wiesz o tym, nie wiesz. A nie jednego. Zawsze się jakieś tam wykroczonko, mniejsze lub większe zrobi, nie? Przekroczonko. Nawet jak człowiek się zamyśli, wiesz, no, niechcąco, no. Nawet nie chce, mhm. ale się zamyśli na przykład i naciśnie ten pedał gazu, wiesz, gada z kimś albo coś. Pyk. I będzie, wiecie co? A dobra, ja idę do pana do pracy, ale pan bierze wszystkie monety na siebie, tak? Okej? Okay? Dobra, ja idę do pana do pracy. Zobaczymy jak będzie. No, będzie Exodus. No zobaczy się. Exodus ludzie będą gdzieś tam, nie wiem, pracować. No właśnie, się naprawdę, gdzie to jakieś takie prawo w miarę. Się zapowiada ciekawie. Gdzie, w jakim kraju by tutaj jeszcze takie liberalne prawo? Ile ten kierowca 1500 dostał, tak? Tak, 1400, no. 1500. No. Za ryskę. Ryskę zrobiłem. No. No i czytałem, że to jest połowa jego zarobków. No. A właśnie. I tutaj wam powiem też sprawę, ale tutaj poważnie, mina poważna. Jakiś czas temu, to będzie z półtora miesiąca temu, bo taksówkę chcieliśmy zamówić, nie? Pamiętasz? Tak. Dla Madzi. I wiecie, co się okazało? Że nie ma taksówkarzy. Że nie ma taksówkarzy. Że taksówkarze mówią, mam tu gdzieś, nie dość, że jestem na granicy opłacalności. Że po prostu nie opłaca. No, na granicy, to żaden biznes. I tego. Gdzie, i zobaczycie, że będzie no, naprawdę, bo tak tu się zastanawiam do jakiego kraju, no nie wiem. Kierowcy będą, gdzie takie jest w miarę, no nie aż takie, no bo dlaczego, bo na przykład są 1500, nie? Jest 1500. Albo tam 30 tysięcy, albo ile. A dlaczego nie od razu 100? Albo milion może dla spokoju. Może wtedy będzie dobrze, nie? No. Nie wiem skąd to. Takie... No i tak się zastanawiałem, do jakiego by to kraju by mogli to ci kierowcy wtedy jeździć, nie? Tam pracować. No, móc normalnie, bo zwykle u nas się dzieje tak, że dziecko jest zawsze z kąpielą wylewane, nie? Są pijaki, są recydywiści, ale gijki tam poszerzy się też o zwykłych ludzi, nie? No to dawaj ich też, nie? No i tak zwykle się dzieje. A to może nie tyle polityki, co? No i teraz starczy z polityką. Już się zakręcił. Ja się nie zakręciłem, kochanie, bo ja, wiesz... Ja często nie mówię politycznie, ale... Coś tam chwycie. Się kryje w tym pustym boniaku, jak to powiedzieć. No, myszka zrobiła praktycznie, można powiedzieć, super potrawę. Idę. Z Ewką przyszłyśmy się pobawić na spacer. Była na dole się przejść, odwiedzić Lejlę i Emilkę. A teraz się bawimy. Ewcia. Alo. 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 A teraz się bawimy.
Co, chcesz już iść do dzieci? Tak? Czy jeszcze nie? Czy jeszcze się pobawimy? Jak chcesz się pobawić? Czy do dzieci? No, chyba już wam powiem z 15 minut. Ale już patrzę w tamtą stronę. Pomimo, że się nic nie dzieje, to on cały czas na czuju. Już tak wiecie. Już patrzę, o tam słucha, czy się nic nie dzieje. Także czujna jest. Ale 15 minut już jest poza pokojem swoim. No już patrzę, już zabawka mniej ją interesuje. Przed chwilą jeszcze tak fikała. A to na łóżko, a to tu, a to tam. A teraz już nasłuchuje. Czy dzieciaki krzyczą. Pewnie zaraz zaczną. O, już idzie. Tak, już do dzieci. Idziemy. Dobra, to idziemy. Bo ona już jest taka niespokojna. Tak, idziemy.